Dzień dobry, 13 maja 2023 roku, witam z małego domku gospodarczego. Prace posunęły się do przodu, jest co pokazać, więc zapraszam. Jak widać, ściana zamknięta. Zdecydowałem się na płyty zielone. Zagrzejnikiem uzupełnię taką folią. Za chwilkę pokażę. To jest przedpokój, a jeszcze został sufit, żeby wzmocnić drzwi później. Przejdźmy do kuchni. Co tu w kuchni? Jak widać też ściany zostały zamknięte zieloną płytą. Jeszcze jedną płytę musiałem dokupić. Na szczęście udało się na wymiar, na miejscu pokroić tą płytę i przewieźć, bo tak jest problem. Niestety koszty są strasznie wysokie. Przewózki do wozu wszelakiego trzeba radzić sobie. Yy, ładna pogoda, ciepło się zrobiło. Maj, tak więc o 16 stopni. Nie trzeba już grzać, jest dobrze. Chciałoby się, aby taka temperatura była zimą, no ale to już wtedy wymaga wysiłku ekonomicznego, ogrzewania. Wysokie koszty, niestety. I kolejna ściana w dużym pokoju. Też zamknięta, no takim domowym sposobem, jak Państwo widzicie, troszkę zostało zielonych płyt, no to uzupełnione zieloną płytą, a tak jasne płyty. Zamknięte wszystko, no i czeka na dalsze prace. Idzie to powoli, no ale troszkę ruszyło do przodu. Dlatego stąd ten film, żeby pokazać. No jest troszkę materiału. Może co za grzejnikami się znajdzie. No jest taka folia, styropian, aluminium to można stosować między ścianą, a grzejnikiem, zawsze troszkę odbija, zawsze troszkę pomaga zaoszczędzić na tym ogrzewaniu. No i też potrzebna fizelina też będzie troszkę siatki się wykorzysta. No i tutaj różne takie są, wszystko trzeba wykorzystać w dobie realnego kryzysu, który no nie jest jeszcze tak odczuwalny, ale Różnie to bywa. Ja w każdym razie wykorzystam to, co mam. Jak widać, gips szpachlowy, no i też fast jest wcześniej kupione. Te materiały, więc będą do wykorzystania. No i na końcu, wiadomo, farby też już są, czekają, ale w międzyczasie też. Ruszyć trzeba będzie z tą samopoziomującą. Jak tutaj widać, bo to czeka, czeka. Atlas SMS 30, samopoziomująca. Tutaj na całym tym o, i w kuchni, na całej tej powierzchni samopoziomującą też trzeba będzie wykorzystać. No i do przodu, do przodu. Bo tak długo to trwa. No, niestety to mnie samego smuci, ale trzeba przycisnąć te prace, skupić się tutaj na tym budynku. No i jechać z tym koksem do przodu. A stryszek to na później troszkę trzeba będzie tam uporządkować, poprawić, tak żeby był w miarę wykorzystany ten stryszek jakoś nie wiem nabrał wyglądu jak widać na razie jest po sezonie grzewczym urządzenie wyłączone ciepłej wody tutaj no, nie trzeba i tak to wygląda proszę państwa także pokazuje jak to poszło na no, własnym domowym sposobem zapewne fachowcy powiedzą a to nie tak no, trudno. No firmy bardzo dużo biorą, no ja się nie, nie dziwię. Każdy chce jakoś godnie żyć, tak więc się nie dziwię. Dlatego takim domowym sposobem, tak jak potrafiłem, tak zrobiłem i tak dalej, będę tutaj wykańczać to, co nie będę potrafił, bo wiadomo, że takie prace będą, no to będę szukał wykonawców. No, i tak to wygląda, proszę państwa. Żadnych kredytów, jak już mówiłem, banki szaleją. Ja nie wiem, dzisiaj słuchałem, jakiś deweloper się ogłaszał: kredyt 2%, skąd oni to mają? Skąd oni mają takie kredyty mieszkaniowe 2%? Oni wierzą tym politykierom, takim tuskomaniom? To są maniacy. Te tuski, te kaczyńskie. To to są maniacy, że państwa. Kredyty 2%, 0%. No ludzie kochani, kto za te kredyty będzie płacić? Od razu nasuwa się na myśl takie pytanie. Ja chciałem kredyt w banku taki inwestycyjny. No to już odsetki dochodziły do 26%. Zrezygnowałem z tej linii kredytowej, jeszcze tam warunki trzeba było spełniać. Zrezygnowałem z tej linii kredytowej. Mówię, nie, 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 jak najdalej, jak najdalej. Dziękuję, trzeba sobie samemu radzić. 10% byłoby jeszcze akceptowalne. Tutaj też, jak widać, nic tutaj akurat nie ruszyło w tej łazience, ale temperatura nieco wyższa jest nieco wyższa jest temperatura nie wiem czy widać, ale 19 stopni no rekord, rekord jeszcze, jeszcze w tym roku nie było 19 stopni bez ogrzewania bez ponoszenia kosztów no to mi się podoba no. żeby tak to było, to byłoby naprawdę znacznie, znacznie lżej żyć, a tak przyjdzie zima i żeby taką temperaturę osiągnąć no to już naprawdę trzeba bardzo dużo hajsu koszty strasznie Rosną ogrzewania. No takie, takie smutne realia dla wielu, wielu milionów Polaków, dlatego uciekają. Jak ostatnio słyszałem, yy, dowiadywałem się, no i po rozmowach z różnymi ludźmi, to naprawdę bardzo dużo ludzi wyjeżdża: a to do Niemiec, a to do Holandii, do Belgii czy do Francji. Norwegii, Szwecji, bardzo dużo ludzi wyjeżdża z Polski. No ja się nie dziwię, jak tutaj często nawet 5 tysięcy ludzie nie zarobią, pięciu tysięcy, to ja się dziwię, że jadą do państw, gdzie mogą zarobić w granicach 8, 10, 12 tysięcy. Nie dziwię się, że, że, że wypieprzają z tego kraju, bo to jest wtedy kraj bez przyszłości przy takich płacach. To jest żenujące, dlatego wyjeżdżają.